Thank you Vitam Vitam! New seasonal event, Kalevala, is up and we have 10 new heroes, so it's time for another hero review. In this video, I will talk about Kulervo. But first, if you want to know who he was in the Kalevala, you can watch my video, The Kalevala Story and Characters. Link is in description. Kulervo is Holy Faction Roach. Really good and annoying class. If you will give him emblems, he will have chance to dodge special skills. He's a part of Kalvala family, so this give him a bonus. For one, two or three heroes, he receive minus ten, minus twenty five or minus minus forty percent less damage from the special skills of the stronger element. So dark. Power of Sisu is uh, his passive. When this character starts a turn with low HP for the first time during a battle, they recover 15% HP and receive 15% mana. I said this many times, I really like this bonus and passive. He has 805 on attack, 780 on defense, and 1431 on HP. These are great and well balanced stats. If you want to give him emblems, it might seem a bit tricky. Some guys might want to build him for defense and HP because of his skill. But for me, there's only one way to go: full attack. He will have 999, 999 on attack, 902 on defense, and 1660 on HP. That's amazing. Important note if you don't have high troops, like level 23 mana troop minimum, you should pick mana at talent level 8. Mana speed is average, so he needs 10 tiles to go off, but you can speed him up to 9, and this is crucial for him. That's why you might need mana perk from talents. L loom dagger deals 300% damage to the target, deals 470 percent damage to a random different enemy, and enemies hit automatically cast mindless attack on a random ally when mana is full at the start of a turn during three turns. Against dark characters, this status effect becomes uncleansable and lasts two turns longer. So let's break it down. Deals 300% damage to the target. Okay, not bad. With his high attack stat, he can hit for over 500. Deals 470% damage to a random different enemy. Okay, second hit. Good. And 470% damage when, with 1k attack is crazy. Of course, if there's a taunt active, he will hit taunt with both hits. Enemies hit receives mindless attack for three turns. Dark heroes can't be cleansed from this status and it lasts two turns longer on them. Oh my god, this is crazy! Mindless attack is great. Three rounds is good, but five rounds and uncleansable. Is just amazing. So he's perfect counter to block dark heroes, and purple tanks are most common in wars. What's best about this skill is that you can choose first target. Second one is random, but let's be honest, that doesn't matter that much. So is Kulervo good? He's amazing. He's yellow, so that's cool for wars. Yellow Heroes have really high value. He has great passive and family bonus, amazing stats, fantastic class and insane skill. Mana control skill on two enemies with high damage and all of this with average mana. So let's be honest. Average mana speed makes him useful in pretty each mode. He's amazing on PvP, but can be also useful on PvE. On attack, he's great. Amazing tactical hero that can block skills of two opponents. And on defense, he's great as well. Of course, you can't choose the target, but he can cause a lot of problems for attacking teams. Of course, there are some great holy heroes for defense, but we've started to see him more and more in defensive lineups. When you're fighting titans, you want to use heroes that can improve your damage. He doesn't buff your damage, but 1k attack is really good, and mindless attack will block Titan's special skill, so definitely his cool option. On Bloody Battles, he's great. Nine tiles, and you can block two heroes. He doesn't cast any buffs, but he hits hard. And on Buff Booster, one skill can decide if you will win or lose, so his mindless attack can save you. And on Rush, he can be ready with six tiles. Alfrika is still queen of Rush, but he's a king. Amazing counter for dark heroes. 5 turns of uncleansable mindless attack. And let's be honest, purple is the strongest color on the Rush, and many Rush teams are using multiple dark heroes. Yeah, he'll be amazing there. Overall, Kulervo is insane. Kalevala family and passive. Dodge, great stats, high damage, mindless attack, average mana, and he's yellow. That's amazing. He fits any team on attack, and he's really good on defense. If you want to use him on attack, just make sure he will be ready after 9 tiles. Um, and if you're facing him, make sure he won't hit you. Or you'll be in trouble. Even if you block mindless attack with Malosi or status block effect, he will deal a lot of damage. In my opinion, he's one of the best holy heroes in game. Definitely worth darts, emblems, and ethers. So let me know what you think about him. If you like this video. Please hit the like button. If you don't want to miss future reviews and test drives, remember to subscribe. Good luck with your summons and see you next time. Witam w polskiej wersji. Trwa nowe wydarzenie sezonowe Kalewala i dostaliśmy 10 nowych postaci, więc czas na kolejną recenzję. W tym filmie opowiem troszkę więcej na temat. Kulerwo. Um, ale wcześniej, jeśli chcielibyście się dowiedzieć, kim był Kulerwo w kalewali, um, możecie zerknąć do mojego filmu Kalewala, historia i bohaterowie, link znajdziecie w opisie filmu. Kulerwo jest um, łotrzykiem w frakcji świętości, a bardzo dobra i denerwująca klasa, jeśli dacie mu talenty, będzie miał szansę na uniknięcie ataków specjalnych. Jest częścią rodziny Kalewali i to daje mu bonus. Za jednego, dwóch lub trzech bohaterów otrzymuje o 10, 25 lub 40% mniej obrażeń od umiejętności specjalnej silniejszego żywiołu, czyli mroku. Moc Sisu to jego umiejętność pasywna. Gdy ta postać pierwszy raz podczas bitwy rozpocznie turę z niskim poziomem zdrowia, odzyskuje 15% zdrowia i otrzymuje 15% many. I mówiłem to już wiele razy, bardzo lubię ten bonus rodziny i umiejętność pasywną. Kulerwo ma 805 ataku, 780 obrony i 1431 Punktów życia. To są świetne i dobrze zbalansowane statystyki. Dawanie mu talentów może być podchwytliwe, bo domyślam się, że ze względu na jego umiejętność specjalną część osób będzie chciało go zbudować pod obronę i punkty życia. Natomiast dla mnie osobiście jest tylko jedna ścieżka Ścieżka ataku. A wtedy zmaksowany ma 999 ataku, 902 obrony i 1660 punktów życia. Fantastyczne statystyki. Natomiast ważna uwaga, jeśli nie macie wystarczająco wysokich oddziałów, czyli minimum 23 poziom oddziału z maną, prawdopodobnie powinniście na poziomie 8 talentów wybrać dodatkową manę. Szybkość many jest średnia, więc potrzebuje 10 klocków, żeby się odpalić, natomiast oczywiście można go przyspieszyć do 9, i to jest niesamowicie ważne dla niego, dlatego możliwe, że będziecie potrzebować tej dodatkowej many z talentów, jeśli nie macie dobrych oddziałów. Jego rodowy sztylet zadaje 300% obrażeń celowi, zadaje 470% obrażeń dowolnemu innemu wrogowi. Trafieni wrogowie automatycznie rzucają furiacki atak na losowego sojusznika. Jeśli mana jest na maksymalnym poziomie przez okres trzech tur, tego efektu statusu nie da się usunąć a i obowiązuje dłużej od dwie tury w przypadku postaci ciemności. Rozbijmy to na mniejsze. Zadaje 300% obrażeń celowi. OK, nieźle. Z jego wysokim atakiem bije powyżej 500 zadaje 470% obrażeń um, dowolnemu innemu wrogowi. No, ok, więc uderza ponownie super i 470% obrażeń przy współczynniku 1000 ataku to jest szaleństwo. Oczywiście, jeśli będzie aktywna prowokacja, dwa razy uderzy cel z prowokacją. Trafieni wrogowie automatycznie rzucają furiacki atak na losowego sojusznika, jeśli mają maksymalną manę. Przez trzy tury wrogowie ciemności, dwie tury dłużej i nie mogą się z tego oczyścić. No to jest niezłe. To muszę powiedzieć, to jest naprawdę świetna część jego umiejętności. Furiacki atak jest świetny. Trzy rundy są dobre. Natomiast pięć rund bez możliwości wyczyszczenia. To jest kosmos. Więc kulerwo jest idealną kontrą do tego, żeby blokować postacie mroku. A fioletowe tanki są najczęściej spotykanymi na wojnach. Um, co jest najlepszego w tej umiejętności specjalnej, to to, że możecie wybrać pierwszy cel. Ok, drugi jest losowy, ale pierwszy wybieracie. Um, I ten drugi jest właściwie bonusem. Czy kulerwo jest dobry? Jest świetny. Jest żółty, więc to już jest dobre na wojnach. Um, żółci bohaterowie mają bardzo dużą wartość ostatnio w grze. Ma świetną umiejętność pasywną i bonus rodziny. Fantastyczne statystyki. Rewelacyjną klasę i niesamowitą umiejętność specjalną. E, kontrolowanie um, many czy nawet tu umiejętności specjalnej dwóch przeciwników dodatkowo spore obrażenia i to wszystko przy średniej manie. I bądźmy szczerzy ta średnia mana sprawia, że właściwie można go używać w totalnie każdym trybie gry. Jest świetny w walce między graczami, natomiast też może okazać się bardzo pomocny w w misjach czy, czy innego rodzaju wydarzeniach, jak wierzę, w ataku jest świetny. A fantastyczny taktyczny bohater, który blokuje umiejętności dwóch przeciwników. A w obronie również jest dobry. A, oczywiście, kiedy stoi w obronie, nie możemy wybrać przeciwnika, którego chcemy trafić, natomiast nadal jest w stanie sprawić sporo problemów drużynie atakującej. Oczywiście mamy sporo fajnych postaci do obrony, jeśli chodzi o żółty kolor, natomiast coraz częściej zaczynamy widzieć kulerwo w drużynach obronnych, zarówno na arenie, jak i na wojnach. Kiedy walczycie z tytanami, chcecie użyć postaci, które zwiększają wasz wynik, zwiększają wasze obrażenia. Kulerwo nie podbije waszego wyniku. Natomiast 1000 ataku to jest całkiem niezły powód, żeby go użyć. Dodatkowo furiacki atak jest w stanie zablokować umiejętności specjalne Tytana, więc zdecydowanie jest fajną opcją. Jeśli chodzi o krwawe jatki, będzie świetny. 9 klocków i blokujecie dwóch przeciwników. Sam w sobie nie rzuca podbić, natomiast uderza dosyć mocno. A na podbitych ulepszeniach jedna umiejętność obszarowa może zdecydować o waszej wygranej lub porażce. A więc tutaj ten jego furiacki atak może was uratować. I Jeśli chodzi o szturm, tu może być gotowy po sześciu klockach. Alfreda jest nadal królową szturmów, natomiast on jest królem. Fantastyczna kontra na postacie mroku. Pięć tur. Furiackiego ataku, który jest niemożliwy do wyczyszczenia. I bądźmy szczerzy, fioletowy jest jednym z najsilniejszych kolorów, jeśli chodzi o szturm, i wiele szturmowych drużyn, szczególnie obronnych, a w sumie w ataku często też posiada kilku bohaterów mroku. Więc tak, tu będzie świetny. Podsumowując, kulerwo jest niesamowity, rodzina i pasywka kalewali. Uniki, świetne statystyki, wysokie obrażenia, furiacki atak, średnia mana i jest żółty. Niesamowite. A pasuje właściwie do każdej drużyny w ataku i jest również bardzo dobry w obronie. Jeśli chcecie go używać w ataku, to upewnijcie się po prostu, że będzie gotowy po 9 klockach. A jeśli walczycie przeciwko niemu, upewnijcie się, że was nie trafi. Albo będziecie mieli problem. Um, nawet jeśli zablokujecie możliwość rzucenia furiackiego ataku, trafiając go wcześniej na przykład Malosim, czy blokując status waszych bohaterów, zada wam nadal bardzo duże obrażenia. A w mojej opinii jest to jedna z najlepszych postaci z frakcji świętości w grze. Jest zdecydowanie wart strzałek, talentów i przełamania limitu. Dajcie znać co o nim myślicie. Jeśli podobał Wam się ten film, dajcie łapkę w górę. Jeśli nie chcecie przegapić kolejnych recenzji czy testów, pamiętajcie, żeby subskrybować kanał. Powodzenia w Waszych przyzwaniach. Trzymajcie się. Do zobaczenia.